Dzień dobry, jeśli chcesz rzeczywiście wygrać tego pięknego kałaszka, to zostaw suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. I jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, no to użyj kodu CROXY na CaseHugu, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście magiczny guziczek zielony w prawym górnym rogu, no i oczywiście jakbyś chciał sobie doładować, no to klikasz dajmy na to blik, no i tutaj oczywiście kodzik CROXY przez 2x. Tutaj wpisujesz oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty i aż dwie skrzyneczki na start za free. Więc oczywiście zapraszam Cię do wspólnej zabawy na CaseHugu, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś. A oprócz tego przypominam Ci, że osoby, które wpłacają z kodem CROXY na CaseHugu mają szansę wygrać takie piękne skiny. Tutaj minimum depozyt na te 4 piękne skiny 8 zł, tutaj dwie dyszki 15 i na kosę tylko 30 zł. A aktualnie w konkursie na kosę no wzięło udział, no tutaj jak możecie zobaczyć, wzięło udział 3 osoby. Zapraszam Cię na stronę Pirate Swap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Skiny oczywiście są przyznawane przy losowej wpłacie, więc jak oczywiście uda Ci się wygrać, to od razu dostaniesz powiadomienie po wpłacie, że udało Ci się dany item wygrać. A my przechodzimy oczywiście do skrzyneczek. Mamy 2300 zł. No i dzisiaj, kurczę, jest ten dzień chyba, gdzie trzeba odebrać nagrody za level, bo 2300 zł, no jest to sporo, tak? Ale nie ukrywam, że nie satysfakcjonuje mnie to dzisiaj, a jako już no mam tutaj nagrodę za 109 level, no to wypadałoby to odebrać, stary, po prostu. 8000 zł, taki kałach, stary, gold arabeska, totalnie za frytę. No ja to biorę w ciemno i dzięki temu możemy sobie oczywiście tego skina sprzedać i skrzyneczką dzisiaj ładnie sobie za 10 koła pokręcić. Więc oczywiście przechodzimy do mojej ulubionej skrzynki aktualnie. 9 dni eventu zostało, więc jeszcze oczywiście troszkę sobie ją pootwieram na trybie oczywiście Joker, który sprawia, że na każdy item mamy taki sam procent szans na trafienie. Wyłączamy szybki tryb, 2500 zł w 5 takich skrzynek leci, no i jest oczywiście M9 nasza ukochana klasycznie i do tego rękawiczki, więc bardzo ładnie nam tutaj poleciało, bardzo ładnie udało nam się wyjść na plus, no ale tutaj no niestety 530 zł zaledwie, 2000 zł na minus z jednej takiej skrzyneczki, znaczy no z jednego otwarcia, tak? Tutaj niestety podobnie, bo 600 zł i naprawdę no już się robi duży minus, nie będę mówił, że nie, więc mam nadzieję, że w końcu ta M9 tutaj się pojawi, bo 3 otwarcia i to jest 6000 zł na minus. Zobaczmy jak będzie teraz, no i oddało się potężnie, stary. No jak zrzuciło, to zrzuciło tutaj dwie M9, 10 tysięcy łącznie, więc fantastycznie. No ta skrzyneczka nie zawodzi mnie, tutaj widzę jakąś bitwę, 900 zł. No, 900 zł, dość sporo, ale jest to bitwa borrow, tak? Czyli to działa na tej zasadzie, że chyba jakąś tam część bitwy pożyczamy, coś takiego. Okej, no, dołączę sobie, bo dlaczego by nie, no mam nadzieję, że tutaj nam ziomeczek boty szybko wrzuci. A ja sobie może przejdę do jakiejś tutaj kolejnej bitewki. Sobie stworzymy oczywiście, żeby nie marnować czasu. Bierzemy oczywiście, czy wjeżdżać w skrzynki Joker. Odpuśćmy póki co, ok? Odpuśćmy sobie. Weźmy sobie klasycznie tutaj, klasycznie sobie polećmy. I na przykład zaproponuję tutaj, tak, zaproponuję coś mi się wydaje. Czy, nie wiem, mam wrażenie, że mało skrzynek jeszcze mi się wydaje. Czy ja jestem już naprawdę ślepy, czy nie tutaj te skrzynki, że tak powiem, w trybie Joker zawładnęły mną i zakrzywiły mnie trochę rzeczywistość. Nie mam totalnie pojęcia, ale wrzućmy sobie dwie skrzynki In Love, dwa razy Sushi Master, do tego niech będzie Golden Dragon, niech będą też dwie sztuki i taka bitwa, 11 koła, bitwa 2-2. Zapraszam oczywiście boty do tej bitwy, raz, dwa, trzy, bo Giorgio, no dzisiaj piątek, więc no tutaj tej soboty blisko, więc mam nadzieję, że bo Giorgio stwierdzi, że no prawie sobota, no to może coś tutaj wypadałoby fajnego trafić, tak, zobacz, jest Aupanitaji dla naszego bota Giorgio, pizgamy się na Isamo i pokera. Zobaczmy jak to będzie, 700 zł, Air of Horus kosztuje oczywiście ten skin, 2000 zł prawie, bo i Knife Fate. Bardzo ładnie, no ale niestety Gamma Doppler dla pokera. No to są już skrzynki takie, gdzie liczymy jednak na coś więcej, tak? No póki co niestety z tych skrzynek, no mocny Lipton, jeszcze Blaze dla Isamu, no halo, co się dzieje? No tutaj musi coś mocnego spaść.
Patrzcie na Golden Dragon, 2000 zł kosztuje, weź tam pierdzielni, no właśnie! Ale czy my to wygraliśmy? No nie, no po 17 koła moi przeciwnicy wygrali, no to jest niestety bitwa bardzo pechowa, tak? Tutaj widzę, że się już zaczęło, więc zobaczmy, jak nam pójdzie, bot Bati i bot Poker, czy to jest bitwa 2 na 2? To jest bitwa chyba... nie, to jest każdy na każdego. Okej, okay, no dobra, zobaczmy, jak tu pójdzie. Jakie to są w ogóle skrzynki wrzucone? 16 skrzynek jest wrzuconych. Orange Gummy to się chyba nazywało, nie? Tak mi się wydaje. No Poker V2 najdroższa skrzynka, tak? 160 zł. Zobaczmy, jak będzie dalej. No póki co niestety... no przeciwnicy nas kasują, tak? Przeciwnicy tutaj nasi robotyczni, 238 zł na moim koncie zaledwie, bo Bati no tutaj ciutkę więcej, tak o 110 zł, więc wypadałoby trochę tutaj no odbić. Zobaczmy, to są skrzynki po 100 zł, więc no tutaj już fajnie by było, jakby zaczęło coś fajnego lecieć, no ale w tym momencie no ta strata niestety, ojojoj, no powiem tak, no zostaliśmy chyba zdeklasowani totalnie w tym momencie, bo nie wierzę, żeby z jakiejkolwiek tutaj skrzynki, no poleciało mi właśnie no 1000 zł, no to jest chyba raczej nie do zrobienia. Zobaczmy, ostatnie dwie skrzynki, które już totalnie nic nie zmieniają, no i będzie to bitwa przegrana. No tylko właśnie, ile sobie Poker wygra, jestem aż ciekaw. No 3800 sobie przytulił, a nam zostało 5 koła, stary. No to jest, kurczę, lekki kryzys, nie będę mówił, że nie, a jak kryzys następuje, to idziemy oczywiście na skrzyneczkę Jacko Strike i bierzemy oczywiście tryb Joker, no i załączamy tutaj 5 skrzyneczek na ruszt. No i zobaczmy, czy spadnie tutaj jedna M9. No to jest ważne, żeby te M9 teraz trafiać, bo mamy jeszcze na jedno takie otwarcie 5 naraz. Co tu się dzieje? Nie no, pierwszy raz się zawiodę na tej skrzyni, jeżeli tu M9 mi nie spadnie. Ostatnie otwarcie, stary. Ostatnia szansa. Jeżeli tutaj nie dostaniemy jednej M9, to jest GG. Nie wierzę. Nie wierzę. Zawiodłem się na tej skrzyni. Pierwszy raz. Autentycznie. Czy stać mnie na chociaż jedną? Nie stać mnie nawet na jedną. No powiem tak, na szczęście mamy eventowe tokeny jeszcze. Prócz tego oczywiście cashback też mamy, który wynosi 7 koła. Oczywiście zdobywamy go grając na stronie, tak? Tak samo jak level wbijamy, grając na stronie. Ale idziemy na marketplace'a. No i właśnie, no tutaj trzeba, że tak powiem, zakupić coś ładnego. No survival knife'a takiego jednego. O, no, że nawet tutaj więcej możemy zakupić, więc no, ja tutaj wjadę, tak? Bo tutaj tych tokenów to strasznie, no, rzadko wydaje te tokeny, tak? Więc tutaj mogę sobie ich trochę zakupić i 8 koła, no powiem tak, no dzisiaj czuję się naprawdę jak... no nie wiem, no stary, ja tu coś z niczego co chwilę wyczarowuję, nie? Jeszcze raz, zaufam mojej ukochanej skrzyni. 2500 zł, szybki tryb, no i jest M9, okej, okay, 6000. No tutaj kolejny otwarcie niestety pusto, 500 zł zaledwie, 800. Coś mi się ta skrzynka zepsuła. No jest M9, ale zobaczmy, jak będzie dalej. Tu są rękawice, więc jest to otwarcie na 0. Kolejne na rękawice, no tu niestety minus. Jest M9, zobaczmy dalej. Dobra, odkupiła jednak swoje grzechy. 25 koła, stary. W sensie, nie wiem, czy ja jestem na plus. Wydaje mi się, że mógł tu minusik wlecieć delika. Przecież nie wiem, no czekaj, no. Nie wiem, ktoś by musiał policzyć, ale mi się totalnie nie chce. A właśnie, bo hasło konkursowe miało być, tak? Zapomniałem. Często zapominam tych haseł, tak? No muszę tutaj, że tak powiem, być z widzem szczery. Ale dzisiejsze hasło konkursowe, no jak już pamiętam, no to napisz, jaki jest twój ulubiony kolor. Dajmy na to, a ja tutaj sobie zaproponuję skrzyneczkę na bitwę. No weźmy tak, żeby było kolorowo, tak? Tommy Tomato, niech będzie jedna taka skrzynka, no mamy już tutaj, no niech będą dwie. Mamy czerwony, no to niech będzie też, no jak czerwony, to powiedzmy niebieski, żeby było tak fajnie kolorowo. Potem niech będzie żółty, niech będzie znowu niebieski, potem jakiś fiolecik. No i co możemy dorzucić jeszcze? No oczywiście, że zieleń, stary. I taka bitwa, ja bym tutaj jeszcze dorzucił, powiedzmy, pomarańczowy, 25 tysięcy. I mamy tyle. No powiem tak, będę musiał chyba pierwszy raz, no tutaj część pożyczyć, tak? Bo niestety mnie nie stać. Tyle mam, dobra, niech będzie. Czyli 99% dostanę. Musiałem sobie ten 1% pożyczyć. No ale dobra, no wyzerowaliśmy się totalnie. Jeżeli ta bitwa mi nie odda, to zostaję bankrutem.
ale już dzisiaj było nie raz blisko, żebym został tym bankrutem, ale się udało, no nawet nie raz wyczarować coś z niczego, więc zobaczmy, jak będzie na tej bitwie, czy faktycznie tutaj tym bankrutem dzisiaj zostanę. 2700 zł teraz, skrzynia ajajaj, aż chciałoby się tutaj powiedzieć, ale wow, no i to jest to, 8 koła, no powiem tak, nie, ej, to 4 koła kosztowały, nawet nie spojrzałem, co tyle kosztuje, ale teraz najważniejsze ogniwo, stary, Casehawk, jest Dragonora, stary, dzień dobry, kurwa, mamy to, stary, znowu po Dragonore, o to chodzi, stary, kto jest królem, wszyscy łapy w górę, dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym filmie, siemano.